Cześć, witajcie w kolejnym odcinku tylko podróż taktyka w tym pięknej akcji kukurydza. Jest ze mną pan Oskar. No, jestem. I kukurydziany głos Dariusza. Kuma. No i nasz piękny fan Katana. Nie jesteśmy w trójkę dzisiaj, ale to nie jest ważne, bo to nie jest aż taka duża akcja kukurydza. Większa będzie na przyszłości, znaczy na drugim polu. Jak widzicie, przyczepa od Schuitemakera wypożyczona na testy. Ej, nie muszę się pytać, ile masz bo masz 7%, teraz masz 10% i masz 4 tony z hakiem. No. To jest ten mod fajny. Jaką kubkę masz fajną? Na przód sypiesz. No i bardzo dobrze. Nie testowaliśmy tych przyczepek, że jak będzie problem, to trudno. Ale na mod hubie sam to nie będzie, mam nadzieję. No. Sam ty możesz ponagrywać kilka ujęć. Ile ty chodź Oskar tam. Ja jadę 13 chyba. Ale mnie przegibało. Dobra, ty masz... Już masz 15%. Nie, Boże, 31% i 15% tam chcę, tak miałem powiedzieć. Ty, a ta dziwna jest ta kukurydza. Ale Jezu, ale jak to fajna ta kukurydza wchodzi. O, Darek za nami biega. Dobra, pojedzę teraz do Solotka. Jak to fajnie słychać. No. Biogazownia została przez nas wykupiona. Mam już swoją własną, prywatną biogazownię. Tak, powodzi się, nie, chłopaki? No. Komu nie przyjdzie, to wszystko zabierze. O, Kozak już wyszedł ten? Co? F11 czy 12 to jest? No. No. Idzie tym opisie, dobra, dojedziemy tak. No wyszedł, wyszedł, tylko on czasami działa, czasami nie, także musisz uważać. On się tam buguje, ale nie... Jak on na samym początku działa, to już będzie działał. Ale on się bardziej buguje, jak coś kupujesz, albo wymieniasz, albo coś już później, bo ja tak często mi się tak właśnie bugował. Tak, ale kamienie tu jest? No trzeba pozbierać. Ty, ile ty masz? 75%, dobra. Lepiej dobrze, ale kurde, nawet może nie. Oskar, dawaj do nas. Ale jedz. My tam dojedziemy do ciebie, nie? No. Także ty się tu przyjedź na spokojnie. Ponawiam. O, ale dawaj tym małym fedzikiem już. Chyba, czekaj, jakby to zrobić tu? Czekaj, tylko daj mi tam zawrócić do ciebie. A może się jeden poprzeczek? Nie, to zrobię z Esmanem. Ja sobie już przetnę i pojadę już. No niestety Bartusza z nami nie ma, bo chciał być, ale zapomniał, że aktualizacji jeszcze nie pobrał. No a z jego internetem to może być to zawsze ciekawie. Dobra. Uważaj, bo cię przejadę, Esmanek. Ja nie chcę cię mieć na sumieniu. W takim młodym wieku. Ty, ale kurde, idealnie zrobiliśmy wszystko tak jak chcieliśmy, nie? Mam 80. Przecież... Mam 90%. Dobra, 100. Chyba to i tak się zapamięta mnie. Tak. Ale tu fajnie ta kukurydza wpada. No, a Desfanek ma zestaw bardzo fajny, który w przyszłości może kupimy. Chodź, zrobimy jeszcze ten poprzecznik tu. Desfanek ma taki mniejszy zestaw, ale no. Bo jest bliski tak gazownia. Ja jadę 13. Sypie? No. Nie? Esma, jedziesz na biogazownię, jedź, starczy ci tyle. Ty! Jaką to ma kamerę? No fajną, nie? No, kontakt. Do pierwszego czy do drugiego, to obojętnie chyba, co? Obojętnie. Chcę, żeby tam było coś. To fajne ujęcie by było. No, czekaj. Esmanku, jak dzisiaj było w szkole, opowiadaj. Kozak. Kozak, zdałem na następnej klasce. No, nie mam drugiej żony. Nie no, żartuję, śmieję się. No, panie. Dobra. Jak to jest? Ile jadę? 13. Jak nie ile? Aha, jak jadę, przepraszam. Dobra, jeszcze jeden poprzeczniak i ty już będziesz pełny. Ale tam może, no... Nie. No, ja nie patrzę może lepiej. Na no, pewno. Ja powiem teraz z Kataryny.
Depnij mu! Miodu. Dobra, tu chyba już też więcej nie trzeba, nie? Dobra, idziemy już normalnym tym przejazdem. Oskar, ty już wracasz do nas? No, już jestem przy polu. No to idealnie, to dobrze, że nie ma Bartusza nawet. Esan ma jeszcze 70%, także z panem jeszcze szybciej przejedziemy. Fajny zestaw, nie? No, bardzo fajny. Taki... Ty, nie sypię coś. O, teraz. Kurde, ale bym się zdjęcie teraz zrobił fajne. A ja mam chudę włączone. O! Nie, czekaj, bo się zbugowało. O! O, Oskar, ty gnido, jedną katrupię cię! Tu... O! I jeszcze będziesz mi raz tu przelatywał. Ile masz? No jeszcze. Jeszcze? Jeszcze możemy? Coś nie sypie. Sypie! To tylko musisz przejadć, bo to tylko z twojej głowy. Dobra, koniec, nie sypie. Nie biega za mnie. Tam dalej, prosto. Ile masz? To jest biega za mnie? Ej, ile masz? 92. No to co to tam 8%? Ale no są pało. Wiem, tylko mówię co. Ale fajnie tam został. A ile masz ton? Jak na się krzyżka. O Boże, ten tu 45, to ten 18 lata. Jeszcze jeden poprzeczny tu zrobimy. O, kurwa. Gwiazdę minąłem. Nie przejmuj się. Przeżyjemy z tego faktu. Dzięki. Spoko. Jeszcze jeden taki kółko. Muszę ci zrobić, więc tu wyświetlę mnie. No. Ty to masz łeb. Ty, jedziemy teraz jak? Wiesz co, ja mam pomysł, Oskar. No. Jedziemy pod... Tylko muszę sprawdzić, jak to dobrze zrobi. O, dobra, jeszcze się tak raz pojedziemy do końca i przejedziemy na drugą stronę. To jest za mną. Bo tu już chyba więcej trzeba poprzeć, jak robi, nie. No. Jeszcze się na spokojnie, dobra. Ja chcę tylko to tak na równo wziąć, nie? Ale to kozackie sypie. Serio? To mi dasz w przyszłości pojeździć z tym. Potem. No, chodźcie, coś nie chcę sypać. A chodźcie, o dobrze. Kozacka animacja. Kozacki, mówisz, że kozackie, że bierzemy to? No trzeba go włączyć, otworzyć i klapy trzeba wsypać. Wtedy dopiero. O kurde. Dodatek do kieszonek 85% masz. Dzięki. A to coś zwiększa prądu, czy co to jest? Nie wiem, czekaj, bo mnie trochę pognęło. Nie wiem, co to robi. Mam 81%. To tu lepiej sypie, tak mi się wydaje. No. Jak jedzie tym wypierdkiem? Chodź tu do nas, Zosman. Ile masz? 97. Dawaj, jedź już, uciekaj. My ze Smankiem pojeździmy. Siema, Sman. Siema. To powiesz ciekawego. Fajny fendzik? Kozak. Wymieniony, bo myśmy go dzisiaj zmieniali na z modyfikacji. Tuning? No, tuning wiejski był. No. No może, nawet dobrze, że nie jeździ twój John Deere, twój Massey, nie? No. No bo drgiał jak... Nie powiem tylko co. Mnie spali. No mnie spali, bo to jest czekaj, trzeba dobrze. O, widzisz, to jest taki dobry traktor, że nawet kabinę, znaczy w środku ma hapie GPS-a. Te rozmowy wideo. Nagrywane. Ile ma on procent, bo on teraz się wyciszył na chwilę? 60. Co?
O? A teraz? 80. Może a on chyba jest, jedź, bo jeździ trochę po pijaku. A teraz? 90. Nie no, teraz idzie bardzo ładnie w sypie. Kurda, nie jedź tak szybko, jedź. Nie sypię już. No nie sypię. Jak nie? No nie sypię, nie leci. Do 90% on chyba maksymalnie wysypie. Nie, sypało teraz dobrze, tylko on się trochę ruszył. Dobra, macie chwilę chłopaki przerwę, teraz ja się jadę odsypać. I za chwilę sprawdzę, czy nagrywa się wszystko fajnie. No, chwilę pojeździłem w kombajniku. A wam też chłopaki F12 działa, w sensie, że wy możecie tego używać? Ej, no, Boże, jak to daleko łapie. No. A przedtem tego się nie dało, nie? Nie. Chyba w poprzedniej farmie go nie dało się. O mój Jezu, wiecie jak to daleko sypie? To na też już szut mojej kiery tak daleko sypie. No to już mówię, że w przyszłości taka teryna wpadnie i te szutne makierki w sumie też ładne są. To nie taki biedny z tymi wszystkimi fendami. Ale okaz jest z John Deere'a bardzo dobry, fajny. Dobra, już mam. A ty teraz cigaretę pauzę? No, masz cigaretę pauzę, no. Możesz zdjęcie mi porobić jakieś twoje, o te. A, że się nagram. Nagrasz mnie? Mhm. I puścisz mnie na Facebooku? No, pewnie. Ty, tej kukurydy to już tam trochę mamy. A ile tego pola tu zostało? Jakby tak popatrzeć. Ty, tego pola tak plus minus? To już to zrobiliśmy trochę. No ale nie no, właśnie jak widzicie, ciągniki zostały pozmieniane. Na zmodyfikacji można wszystko w nich otwierać. No to... Kurna, w tym Fedzie motogodzin nie dodaliśmy jeszcze. Więc później trzeba w tym Fedzie dodać motogodziny. Tak jak to powinno. Też nie. Jak dodawałem? Ja mam 0,2. A w małym Fendzie jak jest? Chyba, że to się buguje, po każdym razie musisz od nowa dawać, no to będzie przypał jakich mało. 24. A w małym Fendzie działa, ta? Mhm. Czyli tu się zbugowałem. Ale mam... Jako ja mam stożek na kurde zrobiony na tym. Ta szkoda mi cały czas wali. Dobra chłopaki, chwilę muszę zrobić przerwę w nagrywaniu i zaraz wracam do was, bo muszę tylko to sprawdzić, dobra? Także 200 ton będzie na... No, dzięki, żeś powiedział to, także już jesteśmy, wracamy do nagrywania. Po przerwie mojej spowodowanej wzięciem leków, niestety, ale jak się chory, to trzeba brać leki. Mhm. Ty my tą kukurydzę zaraz skończymy. No patrz gdzie tu zostało, a nie, dobra jeszcze, nie no. Ile on ma? Trzyma. O, a co? Zesłam. Nie, szyle, że ty błagam. Może teraz w końcu ponagrywam. Kuźwa, idealnie zrobiłem zdjęcie, to mi przeszło przez ten, przez kabinę. Ile masz? 90. Sypię dalej? No. Dobra, jedź. A pa, sypię. Dosypało ci coś? No. No to ty za blisko po prostu jeździsz, wiesz? Ale ta przyczepa jest zarąbista, żeby nawet do głupiej, nie wiem, obornika, jakichś buraków. No to zarąbista jest. Ile tam jest ton? 200. Czyli 200 ton, to mamy jakieś 130 tysięcy zarobku już plus minus. A tu jeszcze będzie... Będzie 200.
Będzie nawet trochę lepiej, wydaje mi się. No, jak nie 300. No, 300 może być akurat. Kurna, ja mam ten pomad włączony. No i jakie gówno odwaliłem, to jest pytanie mam. No także trzeba zmienić konie w naszych ciągnikach, bo trzy ciągniki zostały zmienione. Znaczy zmienione, no. Zostały te, kupio. Tak jest. Miały wiejski tuning. Odkleiliśmy już drzwi, żeby się już otwierały. No, bo zapomnieliśmy, że tam te drzwi się odkleja. Ile mam procent? 57. Nie, to się przedwrócę spokojnie. Ja tak mówiłem z Icemanem, że tak jak nie ta duża przyczepa z John Deere'em, no, byłaby się na taka rzecz, co ty masz, to byłoby się ciężko wyrobić, bo ja z tym 40 tonami to pechakuję kolejkę. Że co? Jeszcze raz. No, że ja jak powiedz, wy macie po te 20 tam, no ty masz około 30. Ja 35 tak, mam. No tak jak ja bym miał mniejszą, to, bierzesz... to byłoby się ciężko wyrobić. Jakby ja miał z naszą Hilkę, która ma 217 ton, to gdyby musiał, nie wiem, 55 ton, żebyśmy się nadrabiali, nie? No. No ale w sumie też zacznijmy, żeby gazowy na blisko, nie? No ale ja też dużo biorę na siebie, więc trochę... Ale ten zestaw przepotężny. No. Ile mam? Dawaj, podjeżdżaj! Bo chcę fajne zdjęcie zrobić. Dawaj, 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 ale nie, no dawaj, depnij mu! Kurde, czemu ty szybciej nie podjeżdżałeś? Czekaj! Wiodło muszę wdać. No, to ja pracownik wyruszył. Ale mnie nasypał, jak zarobiście! Chłopie, tu zawsze wsypię wszystko. Ty, Oskar. No? Następny raz tak idealnie podjeźdź, nie? Tak do mnie. Że jak pojedziemy, to będzie widać. Wiesz, o co mi chodzi? Iceman, weź pracownika, bo on teraz zacznie w połowie, bo... Dobra, jedziemy. Bo on by tam żeby się przeciął, to ja by tego nie kosił. Nie wiem, czy Iceman jest jeszcze. Czy on jest, za chwilę on się tylko wyciszył. Oskar, następny raz tak zrobimy, dobra? Postaram się. Wiesz, o co mi chodzi? No wiem, boko do ciebie podjechać. No i jak będziesz jeszcze sypał, to jeszcze zdjęcie ładne zrobię. No w sumie 35 ton, kurde, biorę na siebie. Ile tam zostało tej kukurydzy? Czy czwarte skosiliśmy już. Także jeszcze jeden zestaw kładę, tym się zesłaną zamienię, bo przepraszam z tym małym chęcikiem. No w sumie dobrze wsypiemy, nie? No. O, klacz widzicie przygotowany, czeka na drugą część koszenia. Jak mam być szczery? Wydawało mi się, że będzie lepiej sypać. Chyba, że tam nie ma nawozu do full. Ale wydaje mi się, że tam jest nawóz. No jest. To, nie wiem, wydaje wam się, tylko mi się tak wydaje, że trochę za słabo sypie? No, mam też się wydaje, że tak trochę słabo sypie. To tam czegoś brakuje. To jesteś już pełny, Oskar? Nie, mam 70. Mam 70. Westman! Ty! Dobra, zahamuję. Chciałem to skończymy. No mówię. Bo to jest mniejsze pole, tamte drugie jest trochę większe. Tam będzie trochę więcej roboty. No, tamto. Tamte jest długie i tam będzie ciężko na długo, że mi się wydaje, nie będziemy wyrabiać się. Poprzek. Nie przejdziesz mnie? Dzięki mordo. Ile masz? 82. I brakuje w tym teraz tego moda na pasażera, nie? No. No chłopie. Ale jestem w szoku, że nam się udało to kukurydzę. Ja wczoraj na odcinku, który właśnie nagrywałem na dzisiaj. Znaczy, który dzisiaj 95. Że kiedyś tak... Esmanie już. Że kiedyś tak ta kukurydza będzie nagrana. Mhm. No.
kiedyś, po jednym dniu już nagraliśmy. Widzisz, jak się dało szybko zmobilizować? Ale jedzie. Gdzie jest zasmanek? Tutaj. Podjeżdżaj, podjeżdżaj. Ale ładne jest ta 500 z tym. Ten zestaw mi się też podoba. Wszystkie trzy zestawy są ładne. Ale chyba najmniej... Chociaż nie, no ten też jest ładny. Rząd jakby był trochę większy, przecież... No, wiesz o co chodzi, większy, nie? Zbudowany bardziej, no to by był zarąbisty. A co? Mój... Mam do niego Micheliny założyć? Szerokie? Nie, to już było... A co ty zrobiłeś? Byłby wyższy. Esma, zwolni. Nie szarżuj tak, no i pierdam. Gdzie snapa trzeba zrobić? No to zrób jak powiedziesz... Podaj snapa na widzi. Będziesz miał więcej ludzi, znajomych będziesz miał więcej. Ja bym nie chciał. No ja też chciałem. Ja mam za dużo osób. Ale w sumie są na przykład osoby, które takie coś dają, nie? No. Co nam zostało do skoszenia? Soja i kukurydza? Buraki jeszcze, ja pierdzielę. A sorgo jest skoszone? Nie, sorgo jest... Nie mieliśmy też sezonie. Miało być, ale... Nie wyszło. No po prostu te głuche było w środku i stwierdziłem, że nie będę chciał jednak. Znaczy, że ten i stalżowałem. Nie no, tutaj w ogóle nie miało być. Ile masz? 72. To odjedź mu trochę i będzie ci łapę do tej stówki ci napełni. Tylko teraz... Nie, muszę tak jechać. Dobra, tu jeszcze na... No wiesz, że zatrzymuję jakoś. A ile masz? 91. No, masz. Dobra, odjeżdżaj mu. O, i teraz się jeszcze nasypie, nie? Nie dychasz, gdzie ty mi odjeżdżasz? Jak będę miał Oskar 60, to już długo do mnie. Mój Jezu. Dobra, muszę znowu włączyć to. Co jest? Zapomniałem, że kombajnem nie jadę. No, Słanek właśnie snapa wysłał. Ale muszę powiedzieć, że kombajn bardzo dobrze daje radę, nie? No. Odpłukać może. Bo ma długą rurę też. I to też ma, do tego. Ma jeszcze ekstra długą rurę. Nie, no ale nie wzięliśmy tej ekstra. Ile ja mam teraz procent? 30. No nie, to 30. Masz 30. No i mówię, ten mod jest zarąbisty, nie? Jest taki mały i wszystko mówi, co tam jest. Szybka akcja kukurydza, tak, moment, 20-30 minut mniej będzie. Zobaczcie, no nie, teraz 20 i chyba 2. No kur... Nie lubię mnie kompan, po co go pochwaliłem? Nie wiem, gdzie. Ile mam? 50. No dawaj do mnie już. No jestem blisko ciebie. A, sorry, nie zauważyłem. Pocałujemy się fajnie tak przy ołtarzu. Dawaj. Co? Ten to chyba włączył tę krótkofalówkę. Ile masz? 70 masz. No, to przybliż się. Pięknie, super. No, dawaj, jedź. Idealnie, o, z tyłu esmanek jeszcze w tyle. Esmanek zamienimy się teraz większy fenem pojeździć. Okay. Ile? 90 masz. No ja zahamuję, zahamuję, ty się przede mną wiedziesz, także na spokojnie. No nie musisz nawet. Ile? 100, równo. No i wykalkulowane. Nie, ja mam 4 litry za sobą. Ty, ciężko ma. Dobra. Nasłanek wysypie się już? Czy cię tam masz jeszcze wysypać? Dobra. Ale nie zdążę chyba.
A, w końcu się powie, że ten będzie. Esfand, te. Masz jeszcze flashback z Wietnamu, jak jeździliśmy tam na Facebooku, nie? No. To były czasy. Zarąbista jest ta kamera. Ciekawe ten pauza chwilowa. No, ale zanim ja się załaduję. Teraz to wymaga zadania. O mój Jezu. Tamto też... Ile masz? Mam 50. Dopiero? No, po jednym To jest pa... przejeździe. Może w 19. Jezu. O mój Jezu. Ile ty jeżdżasz biogazu? Ile ty jeżdżasz kiszonki? Znaczy sprawdzę. 370, no to będzie On lepiej, co? jednoty? No? Co? Co to jest? No bo możesz nazwać obiekty i stwierdzić, że nazwę obiekt kuny jednoty. Mam 60. No także już mam na odcinek na czwartek idealny. Prima sort. Kurde, zapomniałem ci, jest pan dzisiaj wyszła z tego dzisiejszego odcinka tę miniaturkę, żeby zrobił. Zapomniałem. Przeszli. No przeszli, zaraz skończymy. A nie, wysłałem zdjęcia wysłane na grupie. Co ty, kurna, ty już pługo zapinaj i oraj to. Ja biorę 60 z 19 z ciągniki wszystkich. Boże, aż mi się przypomniała kukurydza na woli, na Boże woli, na brodnie, nie? 23 hektarów, nie. Przepraszam, nie miałem aż tyle. Miałem 15 hektarów do skoszenia. Ty, jak to zarobiliście? Widzę, jak to mi sypie. Co? Muszę jeszcze na pewno. Do którego? Tego nie mojego. Co, mogę go nie naprawić, bo on będzie wymieniany. Też. A twoja ósemka miała zarobisty zestaw. Dobra, Richard, dawaj, jedziemy. To jest szerszy. Co szerszy? Puch. Kenanda. Okej. Okay. Możesz nie kuchać? Przepraszam wszystkich w słuchawkach. Wszystkich słuchaczy. Właśnie, Macias, ja biorę bardzo. Ja biorę prawie 50 ton, mam 48 ton biorę. O kurde, czy teraz mnie dobrze słyszę, krzyczę, czy dmucham, czy chucham? Troszeczkę dalej. Troszeczkę dalej, a teraz? Dalej. A ile mam procent? 50. Dopiero, łe, ale zarąbiście, ja się z tą kamerą odejdzie. Dobra, idziemy w środku. Będziemy kosić tą drugą, będzie trzeba to trochę ugnieść. Ugniesz i no, ta czwarta osoba będzie potrzebna i najlepiej dwie jakby było. No. Zresztą musisz znajomych jakiś ogarnąć. O, ten tu już przyjeżdża orać. Ile mam? 95. I widzicie, jadę trochę dalej od niego i mi łapi idealnie. Teraz stuwa chyba, nie? No, stuwa masz. Dobra, kolejny zestaw. Ten no to rywa już. Ja nie wiesz. Boli. Dobra, nie wymusiłem nikomu. Jak wjechał? 400 koni wyjechało ze stajni. 2 litry to może być czajnik. Od 0 do setki. Aśmy, ty jedziesz, czy ja mam jechać? Jedź. Ja sam przerwę mam na razie. Cygaretą pauzę? Ty, ja to na bok wysypię, ty. Kurde, ja to na bok sobie. Po chińsku, ale no. Co? Co? Co powiedziałeś? Po chińsku. Aha. A to słyszałeś? Chyba wiem, co to jest. Niby słyszałeś. Nie wiem, co. Nic. Nie wiem nic. Co, jak to sypie?
Włącz przyczepę. O tak to sypie. Jak zarąbiście. No nie macie. A. No chuchasz troszeczkę. Przepraszam. Już nie będę, ale wiesz, chory to kaszel, palacza i te sprawy, znaczy co? No. Zaraz to kończymy, a ja wezmę jedną szczepę i będzie koniec. Ja nie wezmę tego już? Weźmiesz trochę, ale nie pełną, nie będziesz miał pełnej. No to zostaw mi. Do ilu ja muszę ładować wtedy? No ja tak nawet, nie no, czekaj, ile ty masz pojemności? No nie cały pasek musisz mi zostawić. Bo ja całego pasku nie biorę do końca. Takie zapierdzie, że nawet nie mogę. Że wszystkie roboty są robione. Jak onora w niego. Tu kamienie by trzeba. A nie, no tu kamienie no, w sumie widać. Ale trzeba je zebrać, żeby były ten. Żeby nie było problemu. No. Żeby chociaż tu pole jakoś wyglądało. Ja mam 60%. No to jeszcze dwa przedy zostały. No. O Boże, ten trochę cofa teraz po chińsku. No. Jak mod orywa. Czemu wziąłeś? A Kenana wziąłeś? Mhm. To zaraz nagrywamy kolejny odcinek Orka na 3. Nie mamy trzeciego pługa. Shit. Coś tutaj jest nie tak z granicą. No, co? Coś nie tak z granicą tam jest. No geodetę muszę zamówić w końcu. No tylko pocieszyć się? No. Ty też jeszcze przyjedziesz. Chyba. Bo ja tego nie będzie chyba naraz, tak mi się wydaje. Ty twój zestaw jeszcze no, muszę nagrać. No to panie, Fenda? No. No tak go nie będziesz naładował. Nie nagrałeś na nim nic? Ja go nie. No bo ja nie będę. Ale tego małego Fenda, tak? Tak. Aaa, tym, którym teraz ja jeżdżę za ciebie. No. No to dobrze, myślę, że tobie od tamtego godzi. Ile masz? 90. To spada już, jedź mi już. Esmanek, robota. Chodź. Czeka, nie jeździ. No chodź, on już jedzie. No Esman. To jest mało przednik. No dobra, chodź tu. Ale, jedzie. Jak go zablokować się fajnie? Mogę już jechać do niego, tak? Mhm. Czekaj! Ulak. Nie, to nie był jak, tylko ja mam zbyt szybko. A to źle. Także Esmanek fajnie wam zrobi ujęcia. Mogę się przejechać minimalnie? Dzięki. Początek pod muzykę i będzie dalej odcinek. Co początek? No pod muzykę, cię zmontuję, ci prześlę, dasz o, to. O, no, to dam, a potem da ci mój odcinek, tak? To czemu tu? A, no tak. Bo... Tak mi... O nie, czekaj. Nie no, ten puk w tle daje... O Boże! A nie, nie pierdyknę. S-Fan. Hmm. O, czekaj, ten już problem ma. Czyli co? Początek to twój, a potem normalnie mój odcinek może lecieć w tle. Znaczy potem. Po ten początku twoim z muzyczką. No. A tamtą drugą kiszonkę nagrywamy całą na timelapse. S-Fan, co nie? Mhm. Będzie zarąbista. Na Ding Donga się wrzuci. Jak już nie będziesz mnie musiał nagrywać, to możesz tam pracownika nam zapnąć. I tym jechać zestawem już tam na to drugie pole, Esman. Albo który jest. Jest szansa, że ja to wezmę. Ale ta szansa... jest nikła. Dobra, jeźdź i tak całego nie weźmiesz. No nie. Ale chapie, uważaj, bo się przeładujesz, nie? No. I tym pięknym akcentem pierwsze pole kukurydzy skoszone. Zostało jeszcze jedno.
O Boże, to na ziemię wysypał wszystko. Ile masz? 5%. Ła, a ile ton? Tona masz? 2600. Ja bym nie zmieścił tego. Jechać tam biegło za mnie z tym chyba nie. Nie, to że z kisi na kolejny będzie. Bo ile masz? 5 ton? Nie, ty masz. Nie, 2 tony z kokiem, co to ma być? Po 6. Kurde, nie wiem czy ten na te kolejne akcje tam weźmiemy tego klasa, czy się nie poszuka jakiegoś innego zestawu. A bo jak myślicie? Bo te trzy będą. Co? To jest do Sony Moseja. Ale którego? Bo tych dwóch tych nowych nie chcę brać. Jakoś tak nie. Jakbyś do tego z twojego starego, ale nie wiem dlaczego bym go poczepił. Bo te dwa inne jeżdżą, nie? Te dwa będą jeździć zestawy. Aha, trzeba to najpierw włączyć. I włączyć tak, dobrze. Walmet. Walmet do ubijania będzie później tutaj potrzebny mi. A, muszę się wyładować tu, nie klikłem. Dobra, tym fajnym akcentem, nie będę tego już dłużej przedłużał, bo już wyszło około 30 minut. A dobrze, że nie idę do szkółki, bo człowiek chory to musi wszystko ogarniać. To się przynajmniej tu nagra. Znaczy, Boże, zmontuje. Także był dzisiaj ze mną kukurydziany S1. Tak, byłem. Oraz kukurydziany głos w John Deere pana Oskara. No, byłem. Ty, jak klikniesz N, to pokazuje jak silos wygląda, taka ciekawostka. Dobra, i jeszcze wam powiem, z tego pola nam sypło. Opaki, wiecie, nam sypło? Ile? Równe 500 tysięcy. Boże! Aż powiadomienie przyszło. No, także do następnego. Stawcie łapkę, subę, wbijajcie do Oskara i do Paulika. Może coś tam w końcu wrzucam i strzałęcia, elo. Elo.